ten strzał bez przyjmowania Isaaca Rosena, właściwie bez takiego większego zamachu, ale bardzo szybkie nadgarstki ma Isaac Rosen, no i precyzyjnie uderzył Rosen. Spójrzmy jeszcze raz, bez szans na skuteczną interwencję Patter Lofgren. Znów nie popisali się obrońcy, znów dopuścili do sytuacji strzeleckiej Isaaca Rosena. Nie było odcinania ani od podania, ani